Dlaczego nie udało się francuskim służbom zapobiec tego ataku? Francja od lat ma problem z mniejszościami etnicznymi, kulturowymi, religijnymi, które zamieszkują w tym kraju, szczególnie w Paryżu, w tej stolicy, w wielkim mieście. Część dzielnic jest w ogóle wyjęta spod prawa, można byłoby tak powiedzieć. Tam no ani, nie, panie przesadza. Ani policja, ani służby nie realizują tam swoich zadań w sposób normalny. Są one takimi enklawami dla pewnych grup społeczności. Jeżeli terrorystom uda się tam uciec, rozproszyć w tym tłumie, to odnalezienie tam ich będzie wielkim problemem i wyzwaniem dla tych służb. A wczoraj nie udało się. Pewnie dlatego, że sam ten zamach był czymś, czego nikt się nie spodziewał. Czymś, co było na tyle brutalne, nagłe, jak każdy kryzys, że służby nie były w stanie zająć się na początku tym, by zatrzymywać tych sprawców. Raczej tutaj siła państwa francuskiego skierowała się, by ratować sytuację, by jeszcze próbować zapobiegać dalszym skutkom tego, co się wydarzyło. A więc to samo te działania policyjne, które miały na celu zatrzymanie sprawców tego zamachu, trochę na początku zeszły na drugi plan. Wszyscy jeszcze liczyli, że uda się uratować przynajmniej część ofiar tego zamachu, że ta liczba nie będzie rosła, więc to był ten, myślę, argument, który przemawiał za tym, że no, najpierw ratujmy życie, później zajmiemy się tymi bandytami, mordercami, ale no jak widać, no nie jest to takie proste. Nie, zupełnie inni ludzie zajmowali się ratowaniem życia, inni ludzie zajmowali się szukaniem sprawców, więc to nie było tak, że się robi jedną rzecz, a potem drugą. Nie, poszukiwania podjęto natychmiast, zresztą że tak powiem, ci złoczyńcy bardzo ułatwili zadanie policji, bo jeden z braci, który dziś jest podejrzany, zostawił swój dowód osobisty w pierwszym samochodzie, który ukradli i którym uciekli spod miejsca zabójstwa. Więc dość szybko jakby ułatwili sprawę. Zresztą media izraelskie podawały już około 16 nazwiska, nawet zdjęcia sprawców, więc to było bardzo... Podawanie zdjęć, a zatrzymanie osób w tak wielkiej aglomeracji, jaką jest Paryż, to są dwie odrębne rzeczy. To, że wiemy, to już jest duży krok naprzód. No, nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wiedzieli, kto dokonał takiego zamachu i mieli z tym problem. Natomiast no, posiadanie wiedzy o tym, kto go dokonał, a bezwzględne i szybkie zatrzymanie sprawców, no to już jest szczególne wyzwanie dla służb.